31 lipca, dziś w Telefaktach. Nie ma chętnych na tereny po cukrowni. Szkoły gotowe na 6-latków, podręcznik zamówiony. Czy zasadne jest stosowanie suplementów diety? Karolina Kamińska, witam w czwartek, rozpoczynamy Telefakty. Miasto chce znaleźć inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy na terenie dawnej cukrowni Częstocice. Krajowa Spółka Cukrowa dysponuje uzbrojonymi działkami różnej wielkości. Już kilkakrotnie ogłaszano przetargi na sprzedaż tych terenów, ale nie znaleziono odpowiedniego kontrahenta. Czy zatem miasto nie cieszy się zainteresowaniem inwestorów? W Ostrowcu Świętokrzyskim terenów inwestycyjnych, jak przekonują w Urzędzie Miasta, nie brak. Gmina dysponuje kilkoma atrakcyjnymi lokalizacjami. Chodzi o te tereny, którymi teraz dysponujemy. To jest znany już Państwu grunt przy ulicy Zagłoby. On jest praktycznie w pełni uzbrojony. Tam jest tylko kwestia zagospodarowania tej działki tak, żeby można było w całości ją wykorzystać. Dostępne są tereny przy ulicy Samsonowicza i Rockiej. W gminie przekonują, że nie brak chętnych do inwestowania w Ostrowcu. Niestety w pełni zadowoleni być nie możemy. Nadal trudno o dużego inwestora. Zainteresowanie jest, tylko na razie terenami takimi do 4 hektarów. I kilka takich terenów zostało już zagospodarowanych. Przede wszystkim na obszarze starego zakładu huty. Natomiast w ofercie w tej chwili znajduje się teren przy ulicy Zagłoby Żeromskiego, tam 3,2 hektara. W gminie chcą za wszelką cenę inwestorów do miasta ściągnąć. Urząd Miasta włączył się nawet w sprzedaż terenów po cukrowni w Częstocicach. Niestety nadal nie ma chętnych do inwestowania w tym miejscu. Łączna powierzchnia działek, które tam się znajdują, to jest nieco ponad 6 hektarów, co składa się to z dwóch działek. Jedna działka około 4,6 hektara, a druga 1,4 hektara. My oczywiście jako gmina nie poszukujemy jedynie inwestorów na działki, których właścicielami jest gmina, ale także na działki innych podmiotów, zwłaszcza terenów poprzemysłowych. Gmina terenów nie może od cukrowni wykupić, będzie jednak poszukiwać inwestorów. Niebawem może pojawić się kolejna okazja na sprzedaż terenów. Do tej pory wpłynęło kilka ofert, jednak żadnej nie udało się sfinalizować. KST przygotowuje się do ogłoszenia drugiego przetargu na ten teren. My oferowaliśmy Krajowej Spółce Cukrowej ofertę specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. No ale niestety ta strefa ekonomiczna kupuje takie właśnie dobrze zlokalizowane, uzbrojone i objęte miejscowymi planami zagospodarowania tereny, ale tylko na własność. Niestety tam jest użytkowanie wieczyste i wymagałoby to uregulowania. W ciągu półtora roku w mieście pojawiło się 5 firm chcących tu rozwijać swe zakłady. Im więcej terenów inwestycyjnych z prawdziwego zdarzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że to właśnie w Ostrowcu powstaną nowe zakłady pracy. Wakacje na półmetku, a my zaglądamy do szkół we wrześniu, do pierwszych klas szkół podstawowych. Razem z 7-latkami pójdą obowiązkowo wszystkie dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpoczną naukę w 2015 roku wraz z całym rocznikiem dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 roku. Na uczniów będzie czekał darmowy podręcznik, który już został zamówiony. W tym roku obowiązek szkolny obejmie 6-latki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Szkoły muszą przygotować się na zmiany, zwłaszcza że od września pierwszaki będą uczyć się z darmowego podręcznika przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji. Termin zamawiania rządowego elementarza minął. Jeżeli chodzi o nasze miasto, to zamówiliśmy ponad 700 egzemplarzy naszego elementarza. Dzisiaj wysyłamy do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty takie zapotrzebowanie. No, jesteśmy świadomi tego, że ono prawdopodobnie będzie musiało być zmienione, dlatego że z tego co nam wiadomo, jeszcze część dzieci nie zapisała się do klasy pierwszej, aczkolwiek rekrutację zakończyliśmy już jakiś czas temu.
Ile sześciolatków ostatecznie rozpocznie naukę w ostrowieckich placówkach, na razie nie wiadomo. Obecnie w Urzędzie Miasta zapisanych jest niewiele ponad 300 dzieci z 2008 roku. Nie brak rodziców chcących opóźnić wysłanie dziecka do szkoły. Dla wszystkich chętnych miejsca nie powinno zabraknąć. Mamy zapisanych około 700, jeżeli chodzi o nasze placówki. Mamy świadomość tego, że część dzieci czy część rodziców starała się o to, aby odroczyć realizację obowiązku. Tu głównie chodzi o dzieci sześcioletnie. Nie znamy jeszcze do końca skali tego zjawiska. Wiemy, że rodzice zgłaszali się nie tylko do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na ulicy Żeromskiego, ale także do niepublicznych poradni. Wszystkie pierwszaki w publicznych szkołach podstawowych od września będą korzystać z bezpłatnego elementarza. Rządowy projekt zakłada o wiele szersze wsparcie dla rodziców. Dzieci otrzymają, czy placówka, na każde dziecko otrzyma 25 zł na podręcznik do nauki języka obcego oraz 50 zł na zakup materiałów edukacyjnych. To, tak jak powiedziałem, rzecz nowa, ale myślę, że spotka się z bardzo dużym zadowoleniem ze strony rodziców, których kieszenie po prostu odciąży. Tradycyjnie już w roku szkolnym przewidziane jest wsparcie dla dzieci z rodzin niżej sytuowanych. Obecnie trwa oczekiwanie na rozpoczęcie projektu. Nie wiadomo też, ile dzieci dyrektorzy szkół zgłoszą do dofinansowania. Grupa dzieci w tym roku, uczniów klas drugich, trzecich i szóstych szkoły podstawowej oraz klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych, które spełniają tak zwane kryterium dochodowe, a więc są w rodzinach, w których na osobę dochód nie przekracza netto 539 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się również dzieci niespełniające kryterium dochodowego. Warunkiem jest jednak ciężka sytuacja zdrowotna bądź społeczna. Obecnie trudno powiedzieć, jakie gmina otrzyma środki z budżetu centralnego na wsparcie uczniów potrzebujących. Okaże się to we wrześniu. W dniach od 4 do 7 sierpnia na ostrowieckich osiedlach znów będzie można zobaczyć animatorów ze Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej bajki, realizujących przedsięwzięcie Łyk Kultury. I tak, w godzinach od 10 do 18 spotkają się oni z dziećmi na Placu Zabaw na Osiedlu Słonecznym obok budowlanki 4 sierpnia, na Placu Zabaw na Osiedlu Ogrody 5 sierpnia, na boisku na Osiedlu Rosochy w okolicach ulicy Słonecznej 6 sierpnia oraz na Placu Zabaw w Rynku w Denkowie 7 sierpnia. Przypominamy, Łyk Kultury to cykl 8 jednodniowych pikników edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży, które zorganizowane zostaną w 8 różnych lokalizacjach w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie wakacji. 4 pikniki już za nami. Głównym elementem pikników jest mobilna czytelnia, w której znajdują się najnowsze książki o sztuce i kulturze, skierowane do dzieci i młodzieży. Czytelnicy znajdują dla siebie wygodne leżaki, by w komfortowych warunkach spędzić czas z książką. Dodatkowo zorganizowane są bezpłatne warsztaty prowadzone przez animatorów kultury ze Stowarzyszenia Nie z tej bajki, które rozbudzają kreatywność wśród dzieci i młodzieży. Nadal trwają zapisy na ostatni turnus nauki pływania organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach wakacyjnej propozycji dla najmłodszych. Zajęcia na pływalni Rawszczyzna rozpoczną się w poniedziałek 11 sierpnia i potrwają do 25 sierpnia. Kurs obejmuje 10 godzin nauki pływania, po jednej godzinie dziennie od poniedziałku do piątku. Dodatkowe zajęcia za 15 sierpnia odbędą się w poniedziałek 25 sierpnia. Kurs przeznaczony jest dla dzieci z 2 kategorii wiekowych. Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na wernisaż wystawy rysunków i malarstwa Wojciecha Ryłki. Zapraszamy na wernisaż artysty, co prawda nieurodzonego w Ostrowcu, ale mieszkającego, żyjącego w Ostrowcu, artysty ostrowieckiego Wojciecha Ryłko. Wojciech Ryłko jest absolwentem Liceum Plastycznego w Jarosławiu, nazywanego kiedyś Małą Akademią i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W pracowni profesora Schanzenbacha ukończył akademię, jest świetnym kolorystą, świetnym rysownikiem. To będzie ponad 80 rysunków i prac malarskich wykonanych na papierze. Tematyka to bardzo często modelka i artysta, ukochane koty Wojtka. Także zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie w piątek na godzinę 18, 1 sierpnia.
a w Muzeum Historyczno-Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki 1 sierpnia o godzinie 17 odbędzie się wernisaż wystawy Za każdy kamień twój. 1 sierpnia, jak czytamy w komunikacie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu, o godzinie 17 na terenie powiatu zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych. Sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut, umożliwiającego jednocześnie upamiętnienie obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W przeciwieństwie do leków, suplementy diety są środkami, które nie muszą przechodzić dokładnych badań klinicznych i można je z łatwością kupić nie tylko w aptekach. Czy zasadne jest stosowanie tego typu preparatów? Czy w naszej diecie są wskazane i czy są bezpieczne? Są łatwo dostępne, kupić można je w każdej aptece, a nawet drogerii czy markecie. Rodzajów też jest wiele. Na rynku dostępne są suplementy diety przeznaczone dla kobiet w ciąży, osób starszych i dzieci. Są suplementy, które wzmocnić mają nasze włosy i paznokcie, a także pomóc w odchudzaniu. Suplement diety jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Jest to skoncentrowane źródło minerałów, witamin oraz innych substancji biologicznych, aktywnych, czy to pojedynczych, czy to złożonych, które mają na celu efekt odżywczy bądź inny fizjologiczny. Oprócz minerałów i witamin w ich skład wchodzić mogą m.in. aminokwasy, kwasy tłuszczowe, luteina, napary z ziół, a nawet produkty pochodzenia pszczelego. Niestety w niektórych nie brakuje także szkodliwej chemii w postaci konserwantów czy polepszaczy. Suplementów nie powinniśmy jednak przyjmować bez konsultacji z lekarzem, dietetykiem czy choćby farmaceutą. Zanim zaczniemy bowiem przyjmować suplement, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu zdrowotno-żywieniowego. Dowiedzieć się, jaki ktoś ma styl życia, jaki ktoś, kto prowadzi jakąś aktywność fizyczną, jaki ma sposób odżywiania, dokonać pomiarów, odpowiednich pomiarów, czy to na wadze, zwykłej wadze rzymskiej, lekarskiej, bądź jeżeli ktoś ma dostęp to oczywiście do odpowiedniej wagi, też do pomiaru bioimpedancji naszego organizmu, czyli nadmiaru tkanki tłuszczowej, wody metabolicznej w organizmie. Warto także pamiętać, że nie każdy suplement można łączyć z innymi lekami. Bezwzględnie nie można podczas ich stosowania zażywać alkoholu i innych używek, bo zaburzają wchłanianie. Wielu suplementów diety tak naprawdę nie można stosować w momencie, kiedy osoby posiadają jakieś schorzenia, bądź przyjmują jakieś lekarstwa. Te składniki suplementów diety mogą wchodzić w interakcję z niektórymi składnikami leków, opóźniać ich wchłanianie, czy nawet powodować gorszy ich metabolizm w naszym organizmie. Stosowane bardzo często przy odchudzaniu suplementy diety nie mogą zastąpić nam posiłku. Są jedynie uzupełnieniem diety, której zawsze towarzyszyć powinna także aktywność fizyczna. One wspomagają, one nie robią tak naprawdę pracy za nas. No przede wszystkim odpowiednia dieta, zwiększona ilość ruchu i to na pewno zaskutkuje pozytywnie. Pacjent musi sobie zdawać sprawę, że tylko silną wolą i chęcią zmiany w ogóle stylu życia osiągnie cel. Powszechnie dostępne nie zawsze oznacza bezpieczne. Ważne, by suplementów nie przedawkować, bo w nadmiarze wszystko szkodzi, także witaminy i minerały. Jeżeli w nadmiarze się bierze czy witaminy, czy suplementy diety, oczywiście można przedobrzyć. Nie zaszkodzą tylko, jeżeli ściśle będziemy trzymać się wskazówek producenta. To są dawki profilaktyczne. Na pewno pacjent nie przekracza dawki, bo jeżeli czyta ulotki oczywiście. I wydaje mi się, że tutaj jest to bezpieczeństwo. Oczywiście tutaj przede wszystkim powinna na ulotce, na opakowaniu być rzetelna informacja od producenta dotycząca przeciwwskazań tak naprawdę stosowania takich suplementów. I oczywiście warto to czytać, warto się skonsultować, zobaczyć, jak to powinno wyglądać odpowiednie dawkowanie. Suplementy mogą nam pomóc, uzupełnić niedobory w diecie, wspomóc w walce z nadwagą. Jednak zawsze należy pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku, dawkowaniu zgodnym z ulotką, a najlepiej wcześniejszym skonsultowaniu się z lekarzem pierwszego kontaktu bądź dietetykiem. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. W imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro.